wspaniałą lirykę pisał. Ja pozwoliłem sobie wziąć gitarę teraz do ręki i zaśpiewać jeden z takich wierszyków. Ale jeszcze wspomnę te żydowskie szmoncesy, takie, które chodzą, to od razu się usprawiedliwię tym właśnie, no tym, co teraz będę robił. Do rabina przychodzi Mosiek i mówi tak: rabę, mój syn nie umie grać w karty. To ty powinieneś się cieszyć. Jak cieszyć? On gra i przegrywa. Słuchajcie, ja nie umiem grać na gitarze. Ja nie umiem śpiewać. I będę grał. Jak ten syn tego Mośka. A my się będziemy cieszyć. Piękny, liryczny wierszyk, zachwycenie i no piękny, sami ocenicie. Gdy czasem młoda polonistka, taka na niewinna, cudna taka, egzaltowana, świeża, czysta, że chciałoby się siąść i płakać. Więc gdy ta polonistka właśnie małpując młodopolskie pozy wybiegnie o porannym czasie boso na łąkę między brzozy, poigra z Miszką i z Kobronkiem oraz z Pudliszką i z Biedronką, przywita ze wschodzącym słonkiem, wołając: witaj, jasne słonko. Z róż i powojów splecie wieńce, pomacha rączką do motyla, kraśnym obleje się rumieńcem, widząc, jak pszczółka kwiat zapyla. Coś z Anny German, gdy zanuci, wyrecytuje, coś zasnyka, a potem bardzo się zasmuci nad żabką, którą bocian łyka. Zapłakać nad półtrupkiem, bo drugie pół ten bocian urwał. Wlezie tą bosą nogą w kupę i wyda okrzyk: orzesz kurwa! To jeśli byłbym na tej łące, naocznym świadkiem tego zgrzytu, jak jestem facet niepijący, pół litra wychlałbym z zapytu. No, cała piękna liryka Andrzeja Waligórskiego. Prześliczna, przecudowna. O, Andrzej Waligórski też tak właśnie ubiorę, posilę się żony okularami, później to w Photoshopie się tam wytnie, czy w jakimś innym programie, dobra. Tak troszkę też potrafił się chwalić, potrafił poprzez dreptaka dowartościowywać siebie, czy też innych ludzi. To tak jak, przypomina mi się od razu, przed tym wierszykiem powiem taki dowcip śląski, mi się przypomina, jak siedzi dwóch starzyków na ławce i jeden mówi tak do drugiego: Józik, a ty pamiętasz, jak my we wojsku żeśmy byli? No pamiętam. A ty pamiętasz, jak oni nam ten
no ten brum do kawy nawali. No pamiętą. Ty wiesz co? Mnie to się zaczyna wydawać, że to już zaczyna działać. Nie? Także. I to jest właśnie taki wierszyk, który też tak, no, przychodzi 85-letni dziadek do lekarza i mówi: panie doktorze, a Nowak to ma 88 lat i jeszcze może, nie? To niech się pan też pochwali, nie? Przed innymi. I to są takie właśnie wyczyny Bodzia, ale w dziedzinie sportu. Na łyżwiarskich mistrzostwach świata Bodzio Dreptak, nasz rodak znad Bzury, w rytmie tanga apasjonata odstawiał następujące figury. Kalabraka, podwójnego luca, szpagat imienia towarzyszki Eugenii Palej, po czym nabrał powietrza w płuca i kręcił dalej. Hacela, Radenbergera, Fikusa, Syksusa, podwójnego skakanego frajera, poczwórnego lewego Henweibina, Susseksa, Pumeksa, Architeksa, Schopenhauera, Kanta, Pitia, Forka, Azorka, Rexa, wydymanego Żyranta, pokiwanego oponenta, dwa monity do Pinga Urgenesa, specjalnego korespondenta gospodarczego Nonsesa. Pole Raxe, Kraxe, Etole, Dektrynera, Haken, Krojca, Big Bita, a poza tym liczne kurdemole, a na zakończenie Duperschnitta. I ogromnie się tym wszystkim utrudził, zaś gdy huczne oklaski zabrzmiały, to on się ukłonił i się nagle obudził. A jego żona powiedziała: wiesz, stary, dzisiaj byłeś wspaniały. No, właśnie Bodzio. O, i właśnie, bardzo religijny był też Andrzej Waligórski. I kiedyś, teraz patrzyłem ostatnio w internecie, dostałem maila, że Polski Związek Wędkarski udał się, słuchajcie, nie na ryby, udał się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Przyjechały tam poczty sztandarowe, jakieś tam coś, a pan Andrzej Waligórski o tym już napisał dużo, dużo prędzej, bo co najmniej 20, jakieś 26 lat, jak nie żyje, to 27, 28 lat temu napisał. Wiersz nosi tytuł Pielgrzymka. Wzruszył mnie nowy przejaw duchowej kultury. Pielgrzymka policjantów na szczyt Jasnej Góry. Przynieśli swą chorągiew nader okazałą, na której święty Jerzy leje smoka pałą. Bili się gromko w piersi, powstał hałas wielki, gdy się w kulo odporne tłukli kamizelki. Upadli też na klęczki, taka jest w nich wiara. Tu wyleciał pistolet, tam kajdanków para. Gdzie indziej granat z gazem błysnął jak meteor, co później cudem nazwał naiwny ksiądz przeor. W tymże czasie wyłamywacz przepiłował sztabę, zabito gdzieś staruszka, uduszono babę, oszust z ludzką krwawicą nawiał za granicę i zgwałcono ostatnią w tym kraju dziewicę. Wysuwam stąd przy dużej, myślowej fatydze bardzo niesłuszny wniosek, którego się wstydzę. Że dla mnie gliniarz może nie wierzyć kompletnie, byle złapał bandziora, nim mi łeb odetnie. Taka jest moja własna, prywatna opinia. Kurczę, ale ja jestem samolubna świnia. No właśnie, tak Andrzej Waligórski tego. Pisał, słuchajcie, tego tak, mam trochę tych wierszyków, nie wiem, bo chyba będziemy się zbliżali już pomału do końca tego występu. Nie chciałbym tutaj was zanudzać albo coś takiego. O, jest taki fajny wierszyk jeszcze. Dwa przeczytam i później jeszcze zagram piosenkę i będzie może fajnie. Słuchajcie, ten wierszyk będzie mówił o tym, o inteligencji. Inteligencji, którą kobiety mają wrodzoną i umieją zauważyć pewne niuanse. Co to jest niuans? Drobna, mało znaczna różnica, której normalny facet nie zauważy, a kobieta od razu, prawda? I ten wiersz będzie o tym właśnie mówił.
dobrze, żeby mnie mikrofon nie uciekł. Wstał zakuty, ciężko zbrojny, pełen werwy i rozmachu, niósł się jak dreptak wraca z wojny na rasowym swym wałachu. Stąpa z wdziękiem jego wałach, gdy wyruszył był ogierem, ale Turek z krzykiem ałach stentegował go rapierem. Zejdźmy jednak już z wałacha i powróćmy do rycerza. Dreptakowa w oknie macha, dwór wychodzi z drzwi alkierza i melodia cudna płynie, słychać ją aż na probostwie. Witaj jasny hospodynie we feudalnym swym domostwie. Zapachniały w kuchni flaki, uczta czeka przebogata. Rycerz z trudem zlazł z kulbaki, a nie złaził przez 3 lata. I paskudnie rozkraczony przez tak długie konne boje, pokuś tykał wprost do żony, odpinając w drodze zbroję. Za nim szedł dyżurny lennik, który zbierał tę drobnicę, a to jakiś naramiennik, a to znów na golennicę. A ty już dreptak całkiem nagi, tylko wciąż nie widać lica, bowiem skutkiem nieuwagi zatrzasnęła się przyłbica. Panny, gdy przyjrzały mu się, każda się zrobiła blada, wszystkie w krzyk, toż to nie niusiek, ktoś się podszył, zdrada. Wtedy pani dreptakowa przybliżyła się do chłystka, spojrzała i wyrzekła 4 słowa. To jest Giermek Karapystka. Giermek upadł na kolana i zaszlochał pełną piersią. Jażem chciał zastąpić pana, prosił o to mnie przed śmiercią. Tu zaczęły się rozpacze, a w czeladnej i na froncie panny płaczą, pani płacze, ksiądz staruszek szlocha w kącie, wszędzie żal i ból niezmierny. I jak symbol w tej komnacie stał w przyłbicy Giermek wierny. Mógłby chociaż włożyć gacie. No. I słuchajcie, są teraz takie dziwne czasy, ja już wspomniałem, że w jednej z bajek właśnie o tym donoszeniu, donosicielstwie pisał Andrzej Waligórski. I teraz będzie taki wierszyk, który akurat pasuje do dzisiejszych czasów. Kiedy Andrzej umarł, to jeszcze istniały szkoły zawodowe, gdzie kształceni byli ludzie do produkcji, którzy mieli robić, podtrzymywać ten trzon. Kiedy te szkoły zostały zlikwidowane, to oczywiście zabrakło kadry na stanowiska, na maszyny. I teraz nie ma kto praktycznie robić na tych maszynach. Nie ma. Nie ma kadry. I kiedyś rozmawiam z kierownikiem na ten temat i mówię, że my odejdziemy na emeryturę, to sprzedacie ten warsztat, wszystko. Będziecie zamawiali u Chińczyków tanio i dopóki się nie zepsuje i nowe będziecie znowuż. I dopóki się nie zepsuje i nowe. O, kierownik do mnie mówi, co pan, panie Jacku, przecież powstają już szkoły zasadnicze, nie? Z powrotem będą ludzie uczeni, tak? A kto ich będzie uczył? Te durne inżyniery, które dostały dyplomy? Którzy kompletnie się nie znają na robocie? Którzy nie wiedzą, kurde, którym kółkiem pokręcić i w którą stronę przy tej maszynie? Jak zaostrzyć nóż, fres czy cokolwiek? Mówię, ja bym jeszcze mógł uczyć, ale ja nie mam kompetencji, ja nie mam matury. Ja nie mam wyższych studiów, ja nie mam dyplomu inżyniera. A poza tym, gdybym miał ten dyplom inżyniera, to bym nie umiał ich uczyć. I tu właśnie Andrzej Waligórski już wtedy przewidział coś strasznego, coś, co teraz nas dotyka. Wiersz nosi tytuł Stróż Jasia. Jasio piękny był jak róża, ładnie się rodzicom chował, przy tym miał aniołka stróża, który nim się opiekował. Czasem, kiedy pani w klasie Jasia gnębi i sztorcuje, mówi, orzesz ty głuptasie i chce chłopców stawić 2, stróż poczciwy aniołeczek, dziecię chronić chcąc niewinne, trąci panią w ołóweczek i już 2 ma ktoś inny.
Także później, przy maturze, tym młodzieńczym pięknym zrywie, inne aniołeczki stróże radzą swoim, walcz uczciwie. Ale Jasia, stróż jest lepszy. Spod skrzydełka coś wyciąga. Jasiu, nie myśl sam, bo spieprzysz. Patrz, baranie, tu jest ściąga. Potem Jasio się zakochał, ale zamiast pieścić dziewczę, ciągle tylko śpiewał, szlochał albo głośno czytał wiersze. Kiepsko by się to skończyło, lecz aniołek w sposób krótki, w postać Jasia wszedłszy siłą, zabrał babkę do sobótki, a nazajutrz ta panienka już za Jasiem sama biega, już jest przy nim jakaś miękka, Jasio mówi to agregat, siedzi Jasio na posadzie, wykonuje zadań szereg, tu swój podpis z wdziękiem kładzie, tam przybija znów stempelek, zaś aniołek z obowiązku podpowiada wciąż tej mumii. Jasiu, zapisz się do związku, Jasiu, dziecko do komunii, napisz donos, składki popłać, szefa spytaj się o zdrowie, nie ma kiedy pojeść, pospać, tak jak inni aniołkowie. Więc go wątpliwości gniotą, niesprawdzone należycie. Czy koniecznie pół idiotą musi się ułatwiać życie? Nie? Także no narobiono nam inżynierów, narobiono nam mądrych ludzi, oczywiście w cudzysłowiu. Przewidział to dawno temu nasz wieszcz wrocławski. Jeżeli już jesteśmy przy tym Wrocławiu, to po tym koncercie zapraszam wszystkich na herbatkę wrocławską. Powiedziałem swojej prezesowej dzisiaj, że zrobię herbatce herbapolowskiej reklamę. Oto robię. Jest to herbata z herbapolu. Bardzo zdrowa, ziołowa herbata i bardzo smaczna. Co będziecie mogli się przekonać o tym po tej piosence i po jeszcze następnej. Dobrze? I skończymy. Już wiem. Zmarłszy bez większej rozpaczy w kraju, z powodu wody w lewym kolanie, Jan Maria Dreptak trafił do raju i został wzięty na przesłuchanie. Prześliczne śpiewy w dole i w górze, Dreptak radośnie po różach kroczy. Już go sadzają aniołki stróże i mu puszczają reflektor w oczy. Przyznaj się lepiej, mówią od razu, gdzieś coś nagrzeszył, z kim i za ile. Jak nie, to damy ciebie do gazu, albo każemy zjeżdżać po pile. Dreptak zasłonił dłonią rozporek, na myśl o owym z piły zjeżdżaniu. Grzeszyłem, mówi, z Cesią Cieciorek w Zielonej Górze na winobraniu. Dobrze, co jeszcze przypomnij sobie, i tak ścisnęli go, że wysypał, iż zhańbił 6000 kobiet, kwartet smyczkowy, pas i nie wypał. Wtedy aniołków białych gromada jęła z radości tarzać się w chmurkach. On ani jeden nie dał by rady, chodząca nędza kości i skórka. Sędzia śmiech tłumiąc rzekł: dobrze, stary, wprawdzie spełniłeś ohydne czyny, lecz cię łaskawie zwalniam od kary za to, żeś szczerze wyznał swe winy. Dreptak radośnie ząbki wyszczerzył i taka myśl mu przeszła przez głowę. Hurra! Zwolnili ciężcy frajerzy, choć im wyznałem tylko połowę. I z
Słuchajcie, aha, nie, to przepraszam, mówiłem, że dwie piosenki, ale to Piotr się mnie pytał, bo zaprosiłem swojego serdecznego przyjaciela, usiadł w pierwszym rzędzie i pytał, czy będą bajeczki babci Pimpusiowej. Będą, Piotruś, będą. Specjalnie, bo ja tylko amol, demol i kur demol umiem na gitarę, ale tu jeszcze wchodzi jakieś G7, jakieś F-dur, ja nie wiem. No ale dobra, ale zobaczę. W ogóle ja już mówiłem, że ja ani śpiewać, ani grać nie umiem, a słuchacie mnie na swoje ryzyko własne. Dobra. Siedziały raz dwie wyszy pod polną miedzą, siedzą tak sobie, siedzą, 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 wtem nagle w srogi wigor wpadły, jak nie chycną do góry i z powrotem siadły. Siedziała zającowa raz na kretowisku, a zając to zobaczył i bęc ją po pysku. Co za co bijesz, jęknęła nieszczęsna kobieta, bo znam ja, odrzekł zając, tego świnie kreta. Przyszedł gość do doktora, biada na swe zdrowie, jakaś mi mówi żaba wyrosła na głowie. Umówmy się, odrzekło to zwierzę niegłupie, nie ja jemu na głowie, lecz on mi na dupie. Latał sobie z radarem pewien gacek młody i po drodze omijał przeróżne przeszkody. Lecz właśnie gdy się cieszył, że je tak omija, wpadłszy na jedną z przeszkód, rozbił sobie ryja. Zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać, spalał w niej cały węgiel z kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, stąd brak światła i węgla, ale system działa. Złapał raz wróbel glizdę, glizda przerażona, a on ją zaczął dziobać dziobem od ogona. Dziobie ją, dziobie, dziobie, podziobał ją trochę, a wtem glizda powiada, stary, mów mi zocha. Płakał niedźwiedź przed lisem, pijąc wraz z nim budę. Ty wiesz, mam czworo dzieci, ale wszystkie rude. Ha, krzyknął list obłudnie, ukrywszy twarz w dłoniach. Mój syn także jest rudy, ktoś nas robi w konia. Wystarczy? Jeszcze? Piotruś, jeszcze? Bo to jest specjalny koncert dla ciebie. Dobra. O, to jest też dobre. Dwie durne myszy były dumne niesłychanie, że je kocur zaprosił do siebie na śniadanie. Jakoż było śniadanie, kocur bakloć masnął, zjadł obie, ziewnął, piernął i z powrotem zasnął. Spotkał kiedyś tchórz tchórza, idąc po podwórzu i pyta, ty nie w pracy zbyt, co się stało tchórzu? Wziąłem pracę do domu, dyrektor się zgodził, to rzekłszy, wszedł do domu i tam się zesprał.